Witajcie, tu Domin z OnTheBike.com. W kolejnej części serwisu roweru ciąg dalszy na temat sztycy regulowanej RockShox Reverb, a konkretnie na temat skracania przewodu oraz odpowietrzania manetki. Kiedy kupimy naszą sztycę, zamontujemy ją do roweru, w 99% przypadków okaże się, że długość przewodu biegnącego między manetką a naszą sztycą jest zdecydowanie zbyt długa. Dzieje się tak z oczywistych względów. Producent, sprzedając swój produkt, przystosowuje go tak, aby pasował do każdego modelu ramy, do każdego rozmiaru ramy czy do każdego roweru, niezależnie od tego, w jaki sposób będziemy musieli ułożyć ten przewód. Z tego też względu oczywiście długość przewodu jest dobierana tak, aby pasowała do każdego sprzętu. Oczywiście taki przewód możemy skrócić we własnym zakresie. Jeśli kupiliście sztycę, która była wcześniej używana, może się okazać, że przewód był już wcześniej skracany i będzie pasował długością, ewentualnie może być nieco zbyt krótki. Na to należy zwrócić uwagę podczas zakupu używanej sztycy. Po co skracać taki przewód? Oczywiście można jeździć z przewodem oryginalnie zamontowanym przez producenta. Jednak po pierwsze, wygląda to bardzo nieestetycznie, kiedy mamy zbyt długi przewód, kiedy wije się on gdzieś pomiędzy linkami, pomiędzy elementami ramy. Po drugie, zbyt długi przewód, jest możliwość, że w trakcie jazdy zaczepimy nim gdzieś o jakiś krzak, na jakieś zarośla, jakąś przeszkodę w terenie, co może spowodować w konsekwencji zerwanie przewodu i uszkodzenie układu wyzwalania naszej sztycy. Co będzie nam potrzebne do skrócenia takiego przewodu, a następnie do odpowietrzenia manetki przy naszej sztycy? Oczywiście na początek zestaw do odpowietrzania. Ja tradycyjnie posłużę się zestawem firmy For Your Bike. Tak naprawdę będziemy tutaj potrzebowali wyłącznie jednej strzykawki wraz z wężykiem oraz z końcówką, jaką stosujemy przy hamulcach marki Avid. Każdy, kto oglądał pierwszą część na temat sztycy, wie, że odpowietrzałem układ zestawem do odpowietrzania hamulców Avid. W tym przypadku oczywiście będzie dokładnie tak samo. Strzykawka, wężyk oraz końcówka są to elementy zestawu do odpowietrzania hamulców Avid. Oczywiście płyn do sztycy, oryginalny płyn 2,5 WT RockShoxa. Oczywiście klucz Torx T25 do odkręcenia manetki, T10 do odkręcenia odpowietrznika w manetce. Tradycyjnie szmatka oraz alkohol izopropylowy do odtłuszczenia. Oczywiście możecie zastosować tutaj nawet wodę z mydłem, cokolwiek, czym da się później odtłuścić manetkę. Oraz przydać może się ostre narzędzie, nóż do tapet w tym przypadku. Idealnie sprawdza się do przycinania naszego przewodu. Może także się sprawdzić przy zdejmowaniu przewodu, ale o tym za chwilę. Przydać mogą się także jakieś cążki, kombinerki, jakieś szczypce tego typu. To w zasadzie wszystkie narzędzia, jakie będą niezbędne przy tej obsłudze. Bierzmy się do pracy. Od czego zaczynamy skracanie przewodu przy naszym rewerbie? Oczywiście skracamy od strony manetki, nie od strony sztycy. Na sam początek konieczne jest rozpoznanie, jakiego typu końcówkę producent zastosował w naszej manetce. W nowszych egzemplarzach we wnętrzu manetki znajduje się tego typu końcówka. Sam trzpień wchodzący do wnętrza naszego przewodu jest tutaj gwintowany. W starszych egzemplarzach końcówka tego trzpienia nie posiadała gwintu. Posiadała stożkowe nacięcia, typowe jak każda z końcówek, na którą nasadzamy przewód gumowy. Jak sprawdzić, jaki typ końcówki zastosował producent w naszym egzemplarzu? Odkręcamy manetkę z kierownicy Torxem T25. Ściągamy ją. Łapiemy za przewód i odkręcamy ją w lewą stronę, czyli w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zaczynamy wykręcać manetkę z przewodu. Jeśli końcówka w naszym rewerbie jest nowszego typu, jest gwintowana,
natychmiast zacznie wykręcać nam się z przewodu. Jak widzicie, w tym przypadku kręcę manetką, przewód cały czas pozostaje tutaj na końcówce. Wniosek z tego prosty. Posiadam manetkę, która ma końcówkę z trapezowymi nacięciami, a nie z gwintem. Jeśli manetka zaczyna nam się wykręcać, wykręcamy ją do końca, tak aby rozdzielić ją z przewodem. Montujemy ją ponownie na kierownicy. Jeśli mamy manetkę, która nie wykręca nam się z przewodu, czyli mamy taką jak w tym przypadku końcówkę z trapezowymi nacięciami, zakładamy ją z powrotem na kierownicę. Ustawiamy sobie manetkę poziomo. Przyłapujemy delikatnie kluczem. Jak zdjąć taki przewód? W przypadku końcówki z trapezowymi nacięciami do zdjęcia przewodu przyda nam się nożyk do tapet. Ważne jest, aby posiadał bardzo ostry czubek. Takim nożykiem nacinamy przewód na długości około 1 cm. Taka końcówka znajduje się wewnątrz tutaj manetki. Ma oczywiście nieco inną końcówkę. Chodzi o to, aby przewód naciąć na takiej długości, na jakiej nasadzony jest na tą końcówkę. Zbiorę nożyk i zaczynam nacinanie. Najlepiej nie robić tego jednym nacięciem, nie próbować tego zrobić na siłę, tylko spróbujemy przeciąć to 2-3 razy w zależności od potrzeb, tak aby dostać się aż do metalu wewnątrz. Popłynął płyn, a więc na pewno już udało się przeciąć. Wycieramy lekko. Łapiemy końcówkę przewodu w jakieś cążki. Pamiętamy, że na długości około centymetra, może nieco więcej, wewnątrz jest końcówka, więc łapiemy nieco dalej. I wykonując ruchy prawo, lewo, ściągamy z końcówki wewnątrz manetki. Kiedy zdejmiemy już nasz przewód z manetki, nie pozostaje nam nic innego jak dopasowanie jego długości. Montujemy sztyce, przymocowujemy przewód do ramy we wszystkich miejscach, w których ma być później przymocowany. Zostawiamy nieco zapasu, tak aby kierownica bez problemu skręcała nam się do końca w prawo, do końca w lewo. Pamiętajcie, że lepiej zostawić 2-3 cm za dużo, niż przyciąć za krótko. Zbyt krótkie przycięcie spowoduje, że będziecie zmuszeni wymienić cały przewód na nowy. Jeśli utniecie go za długo, zawsze można później centymetr czy dwa sobie jeszcze dociąć. Jak przyciąć sam przewód? Kiedy już dopasujemy odpowiednio długość, pamiętajcie, że przewód będzie nam się kończył równo tutaj z końcówką wystającą z manetki. Możemy użyć do obcięcia czy to jakiś obcinaczek do pancerzy, czy jakiś dobrych szczypiec. A najprostszym sposobem będzie tutaj wykorzystanie naszego nożyka do tapet, którym przed chwilą ściągałem przewód z końcówki. Układamy sobie taki przewód na jakimś twardym podłożu. Idealny jest na przykład drewniany klocek. Nie radzę tutaj wykorzystywać jakichś desek do krojenia. No, jeśli nie chcecie mieć zatargów z mamą, czy z dziewczyną, z żoną, lepiej wykorzystać cokolwiek innego. Bierzemy na przykład, tak jak wspomniałem, jakiś drewniany klocek, układamy taki przewód na takim twardym podłożu i za pomocą naszego nożyka przecinamy go dokładnie prostopadle. Nie tniemy jakoś na skosy prawo, lewo. Tniemy dokładnie prostopadle do osi naszego przewodu. Tak przygotowany przewód po obcięciu będzie gotowy do montażu do naszej manetki. W przypadku manetki, gdzie końcówka miała nacięcia trapezowe i ściągaliśmy przewód za pośrednictwem rozcinania nożykiem, po obcięciu przewodu nakładamy go na końcówkę i zaczynamy go wciskać, wykonując lekkie ruchy prawo, lewo do samego końca manetki. Możemy sobie tutaj pomóc cążkami.
Pamiętajcie, że łapiąc za przewód, nie łapiemy nigdy za sam koniec. Tutaj musi wejść końcówka. Łatwo tą końcówkę uszkodzić, także trzeba tutaj na to zwrócić dużą uwagę. Łapiemy jakieś 1,5-2 cm od końca przewodu i zaczynamy nasadzanie. Nie jest to sprawa prosta, trzeba to wykonać cierpliwie, nasadzając coraz głębiej, tak aż końcówka przewodu znajdzie się we wnętrzu końcówki w naszej manetce. Jeśli zaś posiadamy manetkę, w której końcówka miała trzpień gwintowany, taki jak ten, który pokazuję tu w tej chwili. Jest to manetka, którą wykręcaliśmy, nie przecinaliśmy tu przewodu, wykręcaliśmy ją z wnętrza naszego kabla. Oczywiście robimy działanie dokładnie odwrotne, wkładamy sam czubek naszej końcówki, trzpień do wnętrza przewodu i rozpoczynamy wkręcanie. Kręcimy oczywiście w prawą stronę, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Wkręcamy do momentu, kiedy przewód dotrze nam do samego końca, do oporu na trzpień naszej końcówki. Nie musimy tego robić z dużą siłą. Tu nie są wymagane szczelności, tak jak w hamulcach tarczowych. Nie ma tutaj takich ciśnień. Dokręcamy po prostu, aby koniec przewodu znalazł się równo z końcem naszej końcówki, bądź jeśli jest to końcówka taka jak ta, gdzie jest lekkie zagłębienie, wkręcamy przewód po prostu do oporu. Kiedy pojawi się opór, przestajemy dokręcać. Tak przygotowana manetka jest już w tej chwili gotowa do odpowietrzania. Po skracaniu z przewodu z całą pewnością na wysokości końcówki bądź końca kabla pojawiło się w układzie nieco powietrza. Oczywiście musimy ten układ odpowietrzyć. Bierzemy strzykawkę z naszego zestawu do odpowietrzania. Nabieramy około 1/4 pojemności strzykawki naszego płynu do sztycy. Pozbywamy się z wnętrza powietrza. Całe powietrze wypychamy na zewnątrz. Właśnie. Tak przygotowana strzykawka jest gotowa do zamontowania. Manetkę ustawiamy poziomo. Pokrętło prędkości odkręcamy do końca w lewo, czyli w ruchu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Jest to dokładnie odwrotnie niż strzałka wskazująca prędkość na tym pokrętle. Bierzemy klucz Torx T10, wykręcamy śrubę odpowietrznika. I w to miejsce oczywiście wkręcamy naszą strzykawkę. No właśnie. Od czego zaczynamy odpowietrzanie? Oczywiście od wytworzenia podciśnienia we wnętrzu manetki, tak aby powietrze znajdujące się ewentualnie w końcówce przewodu zostało wyssane do strzykawki, a więc pociągamy lekko za tłok. Widać, tu pojawia się powietrze. O właśnie. Delikatnie. Powtórzymy jeszcze raz. I podczas pociągania za tłok strzykawki naciskamy dźwignię. Było widać, myślę, że całe powietrze wyszło do wnętrza strzykawki, a więc teraz działanie dokładnie odwrotne. Puszczam manetkę, naciskam na strzykawkę, tak aby manetka w całości wysunęła się. Taki układ powtarzamy 3-4 razy. Pociągam za tłok, naciskam manetkę, puszczam manetkę, naciskam ponownie strzykawkę. Pociągam za tłok, naciskam manetkę, puszczam manetkę, naciskam na tłok strzykawce. Powtarzamy to 3-4 razy do momentu, kiedy przestają pojawiać się pęcherzyki powietrza. Zazwyczaj przestają pojawiać się po pierwszym, po drugim razie. Warto powtórzyć.
OK. W międzyczasie może nam oczywiście pociec nieco płynu po manetce. Wycieramy. Jeszcze raz odciągam. I ostatni raz naciskam tak, aby dźwignia manetki wysunęła się do samego końca. OK. Myślę, że to wystarczy. Odkręcamy zestaw. Wycieramy szmatką. Wkręcamy śrubę od powietrznika. Wycieramy. Pamiętamy, aby dobrze odtłuścić. Gotowe. Na koniec oczywiście sprawdzamy działanie naszej sztycy. Naciskam manetkę. Jak widać, sztyca działa bezbłędnie. Jak sami widzieliście, skrócenie przewodu od naszego rewerba wraz z odpowietrzeniem manetki jest bardzo proste i warto poświęcić kilka minut, aby wykonać tą obsługę przed pierwszym użytkowaniem naszej sztycy. Pozdrawiam, życzę powodzenia w serwisie i do zobaczenia kolejnym razem.